kochani, witam was z powrotem na rybkach. Jak widzicie, Wędusia sobie stoi. Oj, nie widać Wędusi. Jest. Wędusia sobie stoi. Zarzucona. Co mogę powiedzieć? Dzisiaj biorą, owszem, kochani, ale nie to, co chciałem. Biorą po prostu babki, byczki biorą. No, wschodni wiatr, zrobiło się bardzo zimno. Ostatnimi dniami to w ogóle już tak wyszło, że no, oziębienie, paskudne oziębienie jest. Ale no mówię, powalczę trochę. Na spławiczek jest trochę jeszcze, żeby z batem pójść, to troszeczkę za wcześnie. Także ryb szukam trochę dalej. Łowię na feder, ale nie, to nie o tym chciałem powiedzieć, tylko chciałem wam pokazać. Dzisiaj pokażę wam najprostszy zestaw na federka. Powiem wam, on się cechuje naprawdę bardzo wysoką skutecznością przez cały sezon, a już na rzekach, kanałach, gdzie jakikolwiek jest nurt, to jest metoda nie do podbicia, a jest naprawdę niezwykle prosta, skuteczna. Ja łowiłem już tak, kochani, na Wiśle, nawet łowiłem w taki sposób już, żeby was nie oszukać, ale 40 lat temu, nawet może lepiej, taki sposób robiliśmy i pokażę wam. Ja już kiedyś na którymś z filmów pokazywałem, jak to wygląda. Ale warto pokazać i przypomnieć, bo to naprawdę na feder jest to niesamowicie dobra i skuteczna metoda. I powiem wam szczerze, że nawet na jeziorach, mówiłem w taki sposób na jeziorach i przynajmniej tam, gdzie nawet jest muliście, czy są pozarastane na dnie, to przynęta opada nam swobodnie, ciężarek tam jej nie wciągnie do dołu, tylko ona się ułoży nam gdzieś na roślinności i jest całkowicie swobodna. Nawet duże ryby się nie boją, nie poczują oporu, tylko bierze zacięcie, jeb i siedzi. Dobra, kochani, zaraz wydobędę wędkę, pokażę wam, bo ja się będę zaraz bijał, bo babki już dzisiaj żyć nie dają, także no, później pokażę dalej. Zobaczymy sobie zaraz ten zestaw. Proszę, kochani, koszyk dajemy na samym końcu, jak widzicie, nie wiem, czy tutaj widać. Można sobie założyć, ja go po prostu przywiązałem, ale można założyć agrafkę i agrafką po prostu przypinać koszyki, zmieniać, jak się podaje. Następnie wyżej robimy sobie, o, mam nadzieję, że widać to. Ja pokażę dokładnie. Tu jest pętelka, czyli od koszyka idzie koszyk, kawałeczek prosto. A uciekła mi z ręki. O, i tu jest pętelka. Do pętelki natomiast montujemy przypon. I w taki sposób to wygląda. Tak, żebyście zobaczyli dokładniej. O, tu sobie wisi. Tak jak na bocznym troku. Dosłownie tak jak na bocznym troku. A dalej dałem dość długi przypon. No, przypon to można nawet skrócić, żeby tam niepotrzebnie nam mieszał i jest to, kochani, jest to naprawdę niezwykle skuteczna metoda łowienia na federa, bo to można założyć sprężynę, koszyk, co tam komu wygodniej. Oj, co tam komu wygodniej, możecie sobie pozakładać i naprawdę, a już na rzekach, kanałach, tam gdzie jest w ogóle jaki nurt, on rozkłada ten przypon, on się układa na wodzie, często przy mocniejszym nurcie nawet ta przynęta faluje. Warto zrobić tak zawsze, żeby ten trok jak jest, to podobnie jak w zasadzie bocznego troka, z dwie długości, trzy długości dalej. No ale długość to już trzeba sobie najlepiej samemu dopasować, jak tam pasuje, bo nieraz jest lepiej króciutki troczek, że nad dnem ta przynęta będzie falowała, a czasami jest taki fajniejszy, dłuższy, żeby położyć ją na dnie, a ona będzie tam zgodnie z ruchem wody, jak woda będzie szła, to ona będzie lekko falowała nam na dnie i będzie wtedy całkowicie inaczej to wyglądało i powiem wam, że naprawdę, kochani, ja łowiłem tak już wiele lat temu, łowię do dzisiaj, chociaż łowię też i metodą i tak dalej, zresztą będę jeszcze teraz parę wypadów zrobię, także i będę łowił i na metodę, na federa, zobaczymy sobie, które będzie łowiło lepiej, a poza tym, no, czekam już, zanim zacznie się spławiczek, ale o tym powiem wam wszystkim w następnym filmie. Jakby co, kochani, to pozdrawiam was, niech moc będzie z wami, kochani. I na ryby, nad wodę. Łowimy, łowimy, łowimy. No, mamy walkę, kochani. To jest ultralajcik. No, jak się to sztupol, to ja pierdziu. To zobaczycie, na co wziął.
Muszę delikatnie, no. Co to jest? Nie widzę nawet. Nie mogę podnieść. Szczup, wielki, kochani. Znowu na ultralajcie, kochani. Kurwa, weź się hecht! Ale rakieta. Aha, to jest takie proste. To jest, kochani, to jest ultralight. Cieniutki wolframik. No podejdziesz czy nie? O, jeszcze nie tak prosto. Może już się zmęczył. O, to nie będzie takie proste. O, poszedł mi. Mam nadzieję, że płetwy się nie zachcepił mi o płetwy. O, skurczybyk. No to teraz problem mamy. Ale jaja jak berety. Płetwę rozciął. Siedzi jeszcze? Siedzi. Ale czy wielki byt. To jest właśnie utrawajcie, kochani. Ok. Nie wlezie? Mam go. Hop! Oho, ale nie wymyślił to.